No cześć, witam wszystkich. Jakiś czas temu odgrażałem się, że będę robił vlogi, że będę prowadził vloga, w którym będę pokazywał, że tak naprawdę utrzymanie diety jest proste, nawet jak się jest poza domem. Co z tego wszystkiego wyszło, to wszyscy wiemy. Wniosek jest jeden. Dzisiaj trzeba wrócić do tego pomysłu. Dzisiaj mam okazję pokazać wam, jak wygląda utrzymanie diety, jak się jest poza domem. Jak widzicie, jestem w terenie i wcale nie na siłownię, wręcz przeciwnie, idę do kumpla. Idziemy potem poświrować na gokardach, a co dalej to nie wiadomo. Być może wykorzystamy to, że oboje mamy sprzęt fotograficzny, jakąś sesję, zrobimy cokolwiek. To jest taka, że mam ze sobą plecak z całym jedzeniem i wcale nie jest to takie straszne, jak wygląda, że cały plecak żarcia trzeba nosić. Po prostu mam duży plecak, a mało jedzenia w środku, tak? Zresztą zaraz zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Z domu wyniosłem 3 posiłki z 4, które jem. I tak naprawdę jak się jest na przykład w pracy, to bez najmniejszego problemu. Można po prostu zapakować wszystkie posiłki w jeden duży pojemnik, bo tak jak mówiłem, ilość posiłków i ich skład nie ma znaczenia, liczy się tylko to, co zjemy w ciągu całego dnia. A więc w sumie dobrze, możecie brać jeden wielki pojemnik dla ułatwienia sobie życia i kontroli nad dietą, bo jednak przygotowuję się do zawodów. Podzieliłem to sobie na osobne posiłki, na osobne pojemniki, które są dokładnie odważone. Dobra, to zobaczycie następny fragment tego dzisiejszego vloga, już jak będę coś jadł. No to jo, jesteśmy na miejscu. Przyszedł czas na kolejny posiłek, żeby wam udowodnić, że to nie jest trudne. Muszę odłożyć aparat. Widzę z drugiego planu. Ogólnie tyle żarcia ze sobą wziąłem. Jak widzicie, w jeden większy pojemnik by się to zmieściło. One są do połowy pełne. No i co? Pierwszy z tego zjem. Pokażę wam, co to jest. Zabrać musicie ze sobą sztućce, pojemnik, w którym jest jedzenie. No, teraz otwórz to jedną ręką, nie? Pyk. Jeśli oglądaliście poprzednie nagranie z kuchni, to wiecie, że zawsze tyle samo i tutaj nie jest inaczej. 100 gramów węglowodanów, 50 gramów białka i warzywo w ilości taka, jak mi się podobało, nie ma to znaczenia. No i tyle. Nie takie trudne, no nie? W pracy też tak można. Wróciliśmy z powrotem na chatę do kumpla. No i co? Kolejny posiłek. Zaraz wam pokażę, co to jest. Tym razem mniej wysublimowane. Po prostu musli. W moim wypadku 70 gramów węglowodanów. Wyjątkowo dzisiaj. I białko serwatkowe. 50 gramów białka. No i co? Nie trzeba być zawsze jakimś mistrzem kuchni, żeby dostarczyć swojemu ciału to, co trzeba zjeść. Więc nie komplikujcie sobie życia też. Jak chcecie utrzymać dietę, to po prostu policzcie węglowodany, policzcie białko i nie komplikujcie. Kilka słów sprostowania i wyjaśnienia. Po pierwsze, nie jest ten sam dzień, więc nie ma tu żadnej magiki, nie dogrywałem tego. Nie będę próbował was oszukać, że jest ten sam dzień. Nie, jest następny dzień i jak widzicie, jestem w samochodzie. Też po prostu byłem w terenie, też byłem u tego samego kumpla i też miałem ze sobą jedzenie. Natomiast do wczorajszego dnia mówiłem, że wyniosłem z domu 3 posiłki, a widzieliście tylko 2. Przyczyna jest bardzo prosta. Wiedziałem, że tego dnia będziemy robić mnóstwo dzikich rzeczy, że nie wiadomo, co będziemy robić, że możliwe, że jeszcze zrobimy jakąś sesję fotograficzną albo inne cuda nie widzę, w związku z czym postanowiłem, że część moich kalorii tego dnia wypiję zamiast zjeść, bo powiedzmy sobie szczerze, i tak pić trzeba, a noszenie na przykład soku, który jest równowartością 100 gramów węglowodanów i wypicie go w ciągu dnia, świrując coś tam z kumplami, jest prostsze niż zjedzenie kolejnego pół kilograma ziemniaków, tak?
Dlatego też w butelce, którą widzieliście, w której było białko serwetkowe, izolat, tylko koncentrat białka serwetkowego, były dwie jego porcje, czyli łącznie 100 gramów białka, czyli porcja do tego posiłku, który widzieliście, oraz 50 gramów białka, które stanowi ilość białka w każdym następnym posiłku. Zasadniczo w każdym posiłku mam 50 gramów białka. Natomiast pytanie, co z węglowodami? Tutaj ja powiedziałem, sok. Po prostu kupiłem sobie sok porzeszkowy z czarnej porzeszki wczoraj, Kapi, ale jako, że składa się, że nie jestem jedyną osobą na świecie, która ma wagę kuchenną, odmierzyłem sobie 800 ml, jeśli dobrze pamiętam, wczoraj to obliczyłem sobie na szybko, co stanowiło równowartość z pozostałej ilości węglowodanów, które w tym dniu miałem do zjedzenia i w dniu wczorajszym zostało mi chyba 85 gramów węglowodanów, jeśli dobrze pamiętam, do wypicia, tak? I no mówię, no nie świrowałem, żeby to były węglowodany z normalnego jedzenia, po prostu wypiłem sok, który miał tak naprawdę 85 gramów cukru, a nie węglowodanów, i na mój wygląd, na moje samopoczucie, na moje odchudzanie w ogóle to nie wpłynęło w negatywny sposób, wręcz przeciwnie, w pozytywny, bo utrzymałem dietę, tak? Utrzymałem dietę mimo tego, że świrowałem. Dzisiaj tak samo też wyniosłem jedzenie, dzisiaj wyniosłem tylko dwa posiłki, bo byłem tutaj później, z czego część węglowodanów też dzisiaj wypiłem, żeby ułatwić sobie życie, bo grając w gry na PlayStation jednak łatwiej jest pić po prostu. Pierwszy dzień z życia pokazujący, jak trafić z ilościami węglowodanów, białka i tłuszczy w diecie w ciągu dnia, nie odmawiając sobie przyjemności życia codziennego, mamy za sobą. I będzie tego więcej, bo mam wrażenie, że jest to coś, co wiele osób uważa, że jest niewykonalne, że nie da się po prostu utrzymać diety będąc poza domem. To jest tak dalekie od prawdy, jak tylko może być. Jeśli nie świrujecie i nie jecie 7 czy 8 posiłków dziennie, tylko sensowne 4, to wyniesienie ich z domu naprawdę nie jest problemem. Dobra, to było na tyle. Do zobaczenia z tym razem. Stay tuned.